Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dark Souls 3 The Ringed City. Oczywiście, tak jak zapowiadałem, następny odcinek, czyli ten oto właśnie. Zaczynamy od walki z bossem. Bossem bardzo trudnym. Nie będę wam tutaj kurde za dużo opowiadał, zaraz będziecie mogli sobie to sami zobaczyć. Zmieniłem sobie troszkę miecz, ponieważ on tam raczej na obrażenia od ognia reagował nie będzie. No w ogóle chciałem powiedzieć, że ten boss, z którym będziemy walczyć, jest odporny na praktycznie wszystko. Oprócz cięć. Także próbuj sojusznik, zobaczcie, widzicie? I to jest właśnie, no, rycerz niewolnik Gael. W ogóle nie rozumiem tutaj, dlaczego my go możemy tutaj przywoływać, dlatego że w ogóle fabuła tego The Ringed City, to udajemy się jakby w pogoń za tym rycerzem, niewolnikiem Gaelem, który wyruszył na poszukiwanie tak jakby mrocznej duszy, tak? Także, no troszkę to, kurczę, nie wiem, o co tutaj w tym chodzi, ale możemy go w każdym razie przyzwać i możemy przyzwać sobie, zobaczcie, tego naszego nowego przyjaciela, powiedzmy tak. Także spróbujemy sobie, oczywiście atakujemy najpierw samemu, moi drodzy, a później, jeśli to nam nie będzie wychodzić, bierzemy sobie oczywiście kołpa. Ja wiem, że tak jak zawsze wspominam, większość zwolenników jest takich, trzeba to przejść samemu. Ja wspominałem to już na niejednym z moich odcinków. Ja to ogrywam też dla przyjemności i dla was oczywiście, także chodzi tutaj o to, żeby cel został jakby pokonany, nasz wróg, a nie żebym, nie wiem, jakoś musiał załagodzić i tak jakby pogłaskać swoje ego, że wiecie, kurwa, zrobiłem to sam w dupsku, to mam. Pamiętam, że kiedyś nie mogłem właśnie grać online i przechodziłem Dark Souls sam i wiem, jaka to jest bieda, jeśli za 30 razem giniemy, także, moi drodzy, ja sobie tutaj wrzuciłem różnych ciekawych rzeczy, sobie tutaj czasowo zwiększymy odporności, moi drodzy. I to jest najlepsze teraz, patrzcie, tu naprawdę trzeba oddać skok. Ruszamy. Patrzcie to. Wow. I zaczynamy, moi drodzy. Cierpiący demon i demon z czeluści. Wow. Zobaczcie, już nie zdążyłem się uchylić. Ja pierdolę, zaraz będzie po mnie dosłownie. Nawet nie mam kiedy się uzdrowić teraz. Dobra, uciekajmy. Ich jest dwóch, także no jazda jest konkretna. Tutaj spróbujemy uciec troszkę, ale dużo to nie daje, moi drodzy, dlatego że oni są właśnie, no właśnie, gdzie oni są strasznie szybcy, mają obszarówki. Przede wszystkim jest ich dwóch, nie? Aha, czyli te zasłony raczej gówno nam dadzą, tak? Dobra. Ja pierdolę. Jeszcze, może ja w ogóle zaczął im zadawać jakieś obrażenia, co? Tak na razie to się tylko leczę. Jest masakra. Nie za bardzo wiem, jak się w ogóle za to zabrać, słuchajcie. Naprawdę. Ale soundtrack. Okej, okay. Już zaczęli tą swoją szarżę. Chciałem było, kurwa, jakoś ich podzielić, to było najlepsze, no. Ale widzicie, oni, kurwa, jeden przy drugim się cały czas kręci. Ach, nie, no i po mnie. To będzie strasznie trudne, nie?
To będzie strasznie trudne. Nie wiem, kurwa, jak się w ogóle za to zabrać. Próbujemy jeszcze raz sobie może tym mieczem właśnie. Ja się od razu rozpalę. No, to nie będzie łatwe. Nie wiem w ogóle, czy ja jestem w stanie w ogóle robić to teraz. Zobaczcie, jak się siedzą, kurwa. Żeby zrobić to naprawdę samemu, raczej wątpię w to. Kurwa, no jak mnie zdjął od razu, nie? O-o. Kurwa, no musiałem dostać tym atakiem. Gówno widzę, za przeproszeniem. No właśnie. Ach, ale lipa wyszła. Przez tę ścianę nie mogłem uciekać, nie? Ech. Dobra. Będę robił za każdym razem cięcia, bo to może troszkę dzisiaj potrwać. No, moi drodzy, jestem już na górze, ale spróbujmy sobie może teraz z tym mieczem krótkim, może szybsze właśnie tutaj jakby ataki, coś nam pomogą. Dobra, moi drodzy, lećmy. Kurwa macie, ale to będzie trudne. Nie mam szczerze w ogóle pomysłu, tak jak się za to zabrać. Straszne są te ataki, okrążają nas, widzicie, no kurwa. Dobra. Ach, zebrałem jednak. Dobra, musimy się uzdrowić. Ach, nie zauważyłem, że ten drugi jest dosłownie u mnie za plecami, kurwa. O nie, no! Zaraz będzie po mnie. Wow! Ale oni mają ataki, ja pierdolę. Masakra. Dobra, oddalmy się w tą stronę. Jest troszkę więcej miejsca, kurwa. Ten teraz będzie się zbliżał, tak. Dobra. Ale kurwa, teraz wpadłem. Niach. Uuu. Ach, myślałem, że zdążę. Udało się uciec. Lepiej jakby się nam udało teraz rzucić jeszcze czar. Dobra. Ale kurwa lipa. Nie wiem, czy w ogóle krwawienie coś im daje, ale coś tam spróbuję cały czas. Próbować musimy jakoś, moi drodzy. Ale kurwa, tutaj dużo uciekania.
A w ogóle tutaj dusz nie było, a ja się pewnie tutaj połaszczyłem. Dobra. Nie zdążyłem teraz się uchylić. Dobra. Oddalmy się. Dobra, ten już się rozpalił. Kurwa mać. Ale teraz to zjebałem. Jedna z moich wiadomości została polubiona. Boże, czy to nie jest zajebisty moment? Chyba najbardziej odpowiedni moment, jaki w życiu miałem, żeby dostać polubienie mojej wiadomości. Ale pomię, kurde! Ach, szkoda. Ale jak widzicie, jest to okrutny chaos, moi drodzy. Naprawdę jest to bardzo trudne. Ach. Lipa. Powiem tak, lipa. Szkoda czasu na pierdolenie, moi drodzy. Zobaczymy, czy w ogóle nam się uda, kurwa, ich pokonać, jak przywołam sobie kogoś na pomoc. Ha! Dobra. Bierzemy sobie ekipę, bo inaczej to może być lipa. My tu jeszcze mamy... Różnie od mroku, dobra. Ruszamy. To nie będzie łatwe zadanie. Ja czy on się tu pojawił od razu, czy nie? Ale to nie było potrzebne teraz. Poubiego, kurwa.
Pięknie. Pięknie to siadło teraz. Nie! Kurwa mać! Dobra, demon szczeluści nie żyje, moi drodzy. Demon szczeluści nie żyje. Zamienimy się teraz tym drugim. Ale to jest daleka arena i to jest właśnie problem też, bo musimy za każdym razem do nich dobiegać i tracimy tą kondycję, nie? Ale nie te, ach! Tak, moi drodzy, drugi demon padł. Drugi demon padł. Ale niestety, witamy w Dark Souls. To nie koniec. Moi drodzy, to nie koniec. Zobaczcie na to. Książę demonów. Teraz będzie kurwa akcja, nie? No to pięknie. No to pięknie. Śmierdzi to jako przerówka, no właśnie. Aha! On będzie te sfery teraz takie chaosu jeszcze rzucał, tak? No, zajebiście. Dobra. Ja pierdolę, patrzcie co tu się wyrabia, nie? Co on potrafi i co on robi. Wow! Nie! Kurwa. Kurwa, jeden upór ginie. A tu jeszcze do końca bardzo daleko, moi drodzy. Ja pierdolę. Ja pierdolę, zobaczcie co tu się dzieje teraz. Wow. Źle to wygląda, lepiej się odsunąć. Uniki. No oczywiście muzyka, tak jak cała muzyka w Dark Souls, jest przepiękna, nie? Ja pierdolę, co tu się wyrabia, zobaczcie. Tu wszystko jest normalnie jedno wielkie pogorzelisko, nie?
O nie, będzie po nim. Jeszcze kurwa nie to, że takie ataki też się potrafi łapać, nie? Ale jest cholernie trudno go pokonać. No nie. Znowu te sfery chaosu, nie? Tu już jest po nim. Ja pierdolę. Zostaliśmy sami. Ja pierdolę. Jak ja mam to teraz ogarnąć, powiedzcie wy mi. Kurwa. Tragedia. Nawet nie ma kiedy się, moi drodzy, do końca uleczyć. No właśnie. Ale lipa. Ej. To był błąd. Kurwa, nawet z przyzwaniem dwóch wojowników jest zajebisty problem w pokonaniu go, nie? Ich. Dobra, widzimy się już za chwilkę. Moi drodzy, ruszamy. Zmiana miecza teraz, spróbujemy tym. O, kurwa, to będzie trudne do przejścia, naprawdę. Ja się zamęczę w tych solcach, nie? Naprawdę musiałem już wyrwać. O kurwa. Ja pierdolę. Ja pierdolę. No nie no! Kurwa mać! No uch, spierdalajmy stąd! Dobra. Tego demona wykończyłem sam. Proszę bardzo, jeszcze jaki ładny finish. A nie, to oni go wykończyli. Ja myślałem, że to jest... wykończyli tamtego. A zatem ja tyle kurwa zabrałem temu. Także zajebiście. Może być obszarówka, trzeba się odsunąć.
pięknie. Siadło, wykończmy go. Okej. Użyjemy sobie tego błogosławieństwa teraz. Dobra. O kurwa. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, tu jest. A znowu będą te strefy chaosu pewnie. Strefy, sfery, kurwa, jak zwał, tak zwał. Nieważne. O matko, ale to są ataki. Potężne. Jeszcze tego złapał teraz. O nie. Ten już znowu zginął, kurwa. O kurwa. O nie! Ja pierdolę. Gdzie on jest? Kurwa. O nie. Ładna akcja jak wcześniej. Niby nie dużo mu zostało, a jednak... Kurwa, ten miecz w cholerę mi kondycji zabiera, nie? Jednak to chyba była lepsza opcja z tym szybkim mieczem. Pięknie, zdążyłem do niego dobiec. Dużo mu to nie zrobiło, ale zawsze jednak... Co krytyczne, to krytyczne, nie? Dobra. Ja pierdolę. O nie! Kurwa mać! Było tak fajnie, nie? Strasznie trudne. Dobra, oczywiście robimy cięcie i widzimy się za chwilę w potyczce, ale już chyba z tym szybkim mieczem, moi drodzy. Moi drodzy, ruszamy. Nie ma co tutaj, kurczę się. Zobaczcie już, jak długo trwa ten odcinek, a efekty dalej marne. No, oczywiście znajdą się tutaj zaraz.
mądra, ale co powiedzą? Oj, kurwa, ja to tam zrobiłem w 5 minut. No, a ja nie, kurwa, niestety nie. Także... Ech. Nie jest to łatwy Boston. Właśnie to jest problem, że ich jest dwóch, nie? I... To jest problem. No kurwa! Czy ja zawsze muszę wyrwać od razu pierwszego strzała? No i drugiego, tak? Poprawka. O nie! Kurwa mać! Dobra. Siedzi. Okej. Kurwa, drugi podszedł. Tego nie zauważyłem i już by mogło być tutaj marnie teraz. Ten się oczywiście rozpalił niestety. Ach! No już na Unii właśnie zabrakło kondycji, to jest to. Ajejej. Niedobrze. Jeden, aha, czyli jeden demon już się żyje. Dobra, fajnie. Spoko. Ubić go, kurwa. Dobra. Moi drodzy. Będzie obszarowa. Dobra. Bierzmy się za niego. Ten atak. Ja pierdolę. Przecież to jest... Jak takie coś pokonać w ogóle? Wow. Cały chyba zebrałem na siebie. Kurwa, znowu błąd. I to olbrzymi błąd. Dobra, ej, no weź! Krytyczny, kurwa, cios. Dobra. Mało, mało. To jest wszystko... płacę cenę za to, że przyzywam ich dwóch, nie? I wtedy on jest, kurwa, taki trudny. Ja pierdolę.
będzie przywoływał chyba... Co to jest, kurwa, Pacific Wind? Ginie oczywiście ten... Kurwa, on zawsze ginie w tym samym momencie, nie? To też jest tak, kurwa, zaprojektowane do dupy. Ach. Nie no. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Nie mam pomysłu, bo moi drodzy, jak ja mam go pokonać. Naprawdę. Dobra, cięcie. Podejście numer 2560. Dobra, przyzwałem sobie teraz tylko jednego żołnierza, ale on kurwa jeszcze do tego się tutaj zawiesił, nie? Kurde, o! Może spróbujmy, właśnie widzę, że jakiś gracz chce. O! To może być dobry pomysł. O! I właśnie! Oni są, z tego co pamiętam, wrażliwi na broń czarnych rycerzy, moi drodzy. A ja tej takowej broni nie posiadam. A widzę, że ten gracz, którego go właśnie przyzywam, takową broń chyba posiada. No, przyzwać go, oczywiście, że go przyzwać. Czemu nie udało się przyzwać? O nie! A już się ucieszyłem. Wielka szkoda. Wielka szkoda. Dobra, trudno. Kurwa mać. Mogło to być spoko. Dobra, ruszam. Nie wiem. Żeby tyle czasu nie móc pokonać bossa, to jest masakra, nie? To jest wstyd i obciach, ale... Naprawdę jest trudno, uwierzcie mi. Ja pierdolę, dlaczego mi ten unik nigdy nie wychodzi tu? Ja pierdolę. No to jest masakrycznie trudne. Z dwóch teraz koło siebie będzie przejebane. O! Siad krytyczny, dobra. Jednak jak teraz jest... To widzicie, jak teraz jest jeden, no to ja widzę... olbrzymią różnicę. Ja widzę olbrzymią różnicę w tym. Kurwa mać! Toksyna w zadawanych obrażeniach naprawdę sporo więcej ich zadajemy. O nie, 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 nie! No trzeba się uleczyć.
Nie, kurwa, użyłem błogosławieństwa. Ale lipa. Bardzo źle. Nic nie widzę, jest taki chaos. Ja nawet może, moi drodzy, nie wiem, w którym miejscu jestem i gdzie. Koniec, kurwa mać, no! Dobra, cięcie, no bo co innego. Moi drodzy, ruszamy teraz, spróbuję sobie może z tym moim mieczem. Przyzwałem sobie dwóch, ale z tego jeden to jest jakiś normalny gracz. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Trzeba coś wymyśleć, naprawdę. Słuchajcie, ja wiem, że może jest to dla was zabawne. Może nie, ale naprawdę jest mi ci, mam z tym wielkie problemy. Nie jest to kurwa łatwe. I jak zawsze pierwszy ten muszę wyłapać. Jest kurwa już, nie wiem. Ja pierdolę. No średnio teraz zadajemy im te obrażenia, jak jest ich dwóch znowu. Ale jakoś idzie. Kurwa, dawaj go tu. Ej! Ja pierdolę, no jak ja to zrobiłem, no! Masakra. Dobra. No i ja znowu na tej krawędzi, moi drodzy. Nie wiem, naprawdę. Aż normalnie wstyd zachęcać do subskrypcji mojego kanału w tym momencie, nie? Nie no, wiadomo. Wszyscy co grali. Wiedzą, o co chodzi. A kurwa, to się kurwa nie zmieni, nie? Jak Boga kocham. To się kurwa nie zmieni, ja muszę wyłapywać zawsze kurwa za pierwszym razem, nie? Nie wiem, gdzie jestem. Znowu. Jest taki kurwa chaos. Pierdoliłem się znowu.
Dobra. Obu nie żyje. Ja pierdolę! No nie, no kurwa, to jest niemożliwe, mam tego, moi drodzy, naprawdę już dość. Ach, dobra, widzimy się za chwilkę. No już podczas skoku tym razem wznowiłem nagrywanie. Chyba pierwszy raz będę miał odcinek, w którym powiem sobie, moi drodzy, nie dałem rady. Będziemy to robić w kolejnym odcinku, ja teraz nie żartuję. Bo to, co tu się dzieje, to jest kurwa nieprawdopodobne, nie? Po prostu, no nie wiem, mi ten boss totalnie nie siedzi. Kurde! A się wjebałem teraz pod ścianę niestety. To jest niebezpieczne miejsce, takie coś. Kurwa, rozpalił się. Za daleko, ach! Zrób to, dobrze.
Wal go na krytyczny. Dobrze. Ach, Esusa użyłem teraz może troszkę za wcześnie. Moi drodzy, udało się! Moi drodzy, udało się! Książę demonów nie żyje. To jest prawdą. Dusza księcia demonów. Ja pierdolę, co za epicka walka. To jest nieprawdopodobne. Jestem normalnie zmęczony. Dziękuję temu graczowi, który właśnie walczył ramię w ramię ze mną. Nieprawdopodobne, co tu się działo, jakie to było, kurwa, dla mnie dzisiaj wymagające. Coś, kurwa, okropnego. Ja naprawdę się cieszę, że w ogóle udało mi się to zrobić. Katastrofa, naprawdę katastrofa. Ja tylko sobie, moi drodzy, rozpalam ognisko. Wam dziękuję, mam nadzieję, za wytrwałość, za to, że byliście do końca tego odcinka. Zapraszam oczywiście już na kolejny odcinek, moi drodzy. Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się i cześć!